Witam to znowu. Ja proszę Państwa, dlaczego znowu się melduję? No bo ten czas apokalipsy chyba nadchodzi. Pojawiło się kilka informacji, którymi chciałem się z Wami podzielić. Mianowicie, Nancy Pelosi dzisiaj próbowała koniecznie zorganizować akcję, której, której celem byłoby usunięcie prezydenta Trumpa natychmiast z jego stanowiska. Byłoby to możliwe, gdyby, gdyby na to zgodził się również Mike Pence. Ale jak tutaj przeczytaliśmy w paru, z paru różnych źródeł, Mike Pence podobno nie odebrał jej telefonu, pomimo że dzwoniła tam kilka razy, nie odebrał telefonu od. Palosi także jest to ciekawe, ciekawe, wydawałoby się, że oni razem teraz już są, a jednak Palosi tutaj próbuje za wszelką cenę pozbyć się Trumpa, żeby nie miał żadnych, żadnych możliwości już najlepiej dzisiaj, a tutaj nagle, nagle, proszę Państwa, Mike Pence nie chce w tej sprawie rozmawiać. Zważywszy, proszę państwa, że Donald Trump już za 13 dni ma oddać te swoje wszystkie upoważnienia i możliwości jako, jako prezydent, a więc musi opuścić to stanowisko, jest to niesamowicie zastanawiające, dlaczego ta pani Palosi tak mocno napiera, aby jeszcze wcześniej nie ma czasu. O co chodzi w tym wszystkim? No tutaj pojawiły się spekulacje, że po prostu ona czuje, Czuje oddech amerykańskiej armii, już niedaleko nadchodzącej. Także tutaj też rola Mikea Pensa może okazać się nie taka całkiem zła. A więc te spekulacje tutaj rosną, napięcie rośnie do 20 stycznia i może się jeszcze bardzo wiele rzeczy wydarzyć. Ta apokalipsa może nabrać rozmachu. Zobaczymy, co się będzie działo.